Heimatmuseum. Wandsbek, dzielnica, jedna z dzielnic Hamburga. Tutaj był pałac Wasserschloss. Założyli ją krewni polskiej królowej, Małgorzaty Brandenburskiej. Był tutaj zamek na wodzie, Ramsau, taki sam jak w Orensburgu. No i w tym zamku gościł Ramsau, a potem jego potomkowie, królową szwedzką Krystynę. Królowa szwedzka Krystyna, praprawnuczka Adelberta, wielkiego mistrza krzyżackiego, który pielgrzymował do Lipki pieszo. A potem pod wpływem Lutra utworzył państwo świeckie, pruskie. Oddawał hołd pruski swojemu wujowi. Swojemu wujowi. A wuj, król polski, był wnukiem Władysława Jagieły. A Władysław Jagieło miał chrzest na Wawelu 15 lipca 1380. Na Wawelu miał ślub. Była to rocznica jego chrztu. To jest również rocznica umowy wieczystej z Przemysławem II. 15 lutego 1282 roku. Jest to czas, kiedy powstał klasztor na Wronieckiej. Klasztor na Wronieckiej założył go Przemysław II, wnuk, prawnuk, ale syn założycielki Owińsk, klasztorów Owińska, wnuczki świętej Jadwigi Śląskiej, która była wnuczką Jadwigi Wittelsbach, zmarłej w Dachau 16 lipca 1176 roku. 16 lipca 1251 roku. Szenomuanowi Stok ukazała się w Anglii Matka Boża Szkapleżna. Do niego też pielgrzymował nasz niezwykły apostoł Eucharystii Hermann Cohen z Hamburga, którego historię poznałam 13 czerwca 1999 roku w klasztorze franciszkanów w Paderborn. Beatyfikacja 108 męczenników, o których nie ma prawdy. Beatyfikował ich tak zwany polski papież. Bez prawdy. Głównym był arcybiskup Julian Nowowiejski, arcybiskup Płocka, urodzony w dniu objawienia się Matki Boskiej w Lourdes. Jego biskup pomocniczy Leon Wetmański urodził się w Żurominie, tam gdzie było objawienia Matki Bożej 10 kwietnia 1886 roku. Został zamęczony rytualnie i planowo tu w Hamburgu 11 lipca 1941 roku podczas akcji eutanazji. Podczas akcji, kiedy mordercy bombardowali Münster, kiedy mordercy bombardowali Akwizum, tam gdzie otrzymują nagrodę Karola Wielkiego, przestępcy otrzymują JP2. Ostatnio
14 maja Nagrodę Karola Wielkiego otrzymała Ukraina. Audacją było Olafa Scholza, masona, i Morawieckiego, jego przydupca, który szkolił się też tu w Hamburgu od 1995 roku, kiedy JP II, tak zwany polski papież, odnowił po 1200 latach archidiecezję hamburską. Odnowił ją, obsadził swoimi ludźmi, żeby ją zlikwidować. Do czego doszło? Hasło do likwidacji wydał przestępca Franciszek. 23 lutego 2020 roku w Bari. W Bari, gdzie 2 grudnia 1943 roku doszło do tragedii. Zginęło tysiące ludzi, a miały zginąć miliony Niemców. Zgromadzili amerykańscy Żydzi w Bari tony gazu musztardowego, żeby zrzucić je na wszystkie niemieckie miasta. Zbombardowano statki i zginęło tysiące ludzi. A barbarzyńca Żyd, syn Żydówki z Nowego Jorku, Churchill pijak, zabronił przekazać prawdę. Współpracował ściśle z Wyszyńskim Andrzejem. Tak jak Wyszyński Andrzej współpracował ściśle z wszystkimi komunistami. Niezwykły prawnik do dnia dzisiejszego jest jego prawo. Więc wedle tego prawa powinni zostać osądzeni wszyscy ci przestępcy, mordercy. Łącznie z Franciszkiem, całym episkopatem, tak zwanym z rabinem Gondeckim. Rabin Gondecki 20 lipca 2002 roku o 12 w południe dostałam połączenie z Poznaniem. Zaciekawiło mnie, dlaczego nie ma wspomnienia o kardynale Reduchowskim. Powiedział, że oni nie wiedzą. No, nie zapomnią. Biedne zapomnią. A następnego dnia, 21 lipca, nasza 30. rocznica ślubu, mieliśmy adorację z rodziny Marien Krankenhaus w szpitalu, nazwa tak zwanym szpitalu katolickim. Powstałem w 1864 roku, gdzie Matka Boska wielokrotnie ratowała szpital. Również podczas akcji Gomora w 1943 roku, zorganizowanej w 700 lat diecezji chemińskiej, żeby likwidować kościół. Było to rok wcześniej, zanim była sprawa Monte Cassino, barbarzyńskiego nalotu 15 lutego, czyli w rocznicę chrztu Władysława Jagieły, czyli w rocznicę podpisania umowy wieczystej i w rocznicę buli papieża Pawła IV, że heretyk nie może być papieżem, że wszystko to, co oni robią, jest nieważne. I trzeba unieważnić to, co ci wszyscy mordercy zrobili. Punkt kulminacyjny osiągając, przejmując obóz koncentracyjny Dachau 18 sierpnia 2020 roku. Minister obrony Niemiec, Annegret, wyznaczona na swoją rolę 17 lipca w 2019 roku. Urodzona 9 sierpnia 1962 roku, 40. rocznicę likwidacji 527 katolickich Żydów razem ze świętą Edytą Stein. Edyta Stein straciła wiarę w Hamburgu i była matką chrzestną Rut Kontarowicz, która była tutaj ochrzczona przez nią. Była jej matką chrzestną 8 września 1934 roku w kościele świętej Elżbiety. Zlikwidowane razem. Razem zlikwidowane
kwietniu, kiedy mamy świadectwo mocy cudownego medalika w obozie koncentracyjnym Dachau wokół kapłanów. Było tam również kilku kapłanów i brat zakonny, który był w transporcie razem z Maksymilianem Kolbe 28 maja 1941 roku. 303 Polaków. A potem zrobili 303 pułk, który Polacy bombardowali Niemcy. Zbrodniarze. Tak jak kiedyś Krwawa Niedziela w Hamburgu 17 lipca 1932 roku było pretekstem do likwidacji inteligencji. Już czekało 15 obozów koncentracyjnych. To było 32, a w 33 już obóz koncentracyjny Dachau zaplanowali 3 maja 1915 roku Ingolstadt. Wszedł rozkaz, by budować fabrykę amunicji w Dachau przy Pałacu Sobieskiej. Przy Pałacu pradziadków z dwóch polskich królów. Tam, gdzie umarła na wygnaniu, tam, gdzie umarła 16 lipca 1176 roku Jadwiga Wittelsbach. Jesteśmy w kościele. Kościół świętego Józefa. Tutaj to jest kościół wzorcowy, gdzie wszystko pokazuje się, jak działają przestępcy świata. To tutaj jest kościół, gdzie 18 sierpnia 2020 roku wystawiono zaświadczenie, że zaostrzono przepisy sanitarne. A tego dnia Franciszek, tego dnia przyjmowali Dachau. Dachau, gdzie nie było żadnego wyzwolenia. Gdzie zamordowano w dniu pseudo-wyzwolenia 560 Niemców. Rannych. Na tego dnia 29 kwietnia 1945 roku bombardowali Amerykanie Landshut, klasztor Urszulanek. Byłam tam. Roku o 12 w południe razem z Franciszkiem Xawerem, którego przysłała do Hamburga Marianna Lindmeier. To jest kościół. Wystawiono ławki w akcji, bo kościół sprzedali. A kościół 18 czerwca 2012 roku w Hafen City przestępca Thyssen zainstalowany 25 stycznia 2003 roku otworzył kościół 19 religii i był przy tym mason z Bytomia Jaszk, urodzony 29 września 1941 roku w Bytomiu. Tam, gdzie się urodził święty biskup Maksymilian Kara, biskup warmiński. Święty Józefie, ty wiesz, dlaczego przyszłam do ciebie. Tak samo tutaj byliśmy 19 października 2020 roku, kiedy porwano księdza Michała Woźnickiego na rozkaz urodziny rabina Gądeckiego. Modliłam się tutaj. Akurat wyszła encyklika o Frutti Franciszka, który był tutaj. Był tutaj 12 października 1986 roku.
i w tym kościele, gdzie 10 kwietnia 1983 roku obchodziliśmy Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Po lewej stronie ołtarza był wystawiony obraz Jezu, ufam Tobie, wedle wizji Jana Bosko. Były to urodziny biskupa wietnamskiego, 10 kwietnia 1983 rok. Ksiądz von der Berg, proboszcz tej parafii, znający męczenników z Lübeck, zezwolił na obchody Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Tego dnia w Rzymie, 10 kwietnia w 1983 roku, za przyczyną ojca Pio, odżyła, zmarła 19 marca 83 roku Amanda Mosko, Matka Boża Nadziei. Matka Boża Nadziei, którą znał Herman Cohen. Zakładając postanie Matki Boskiej Nadziei przy Lurdze, nie było biegania w Lurdze. Matka Boża Nadziei, 11 lutego 2000 roku. Pamiętasz, Matko Boże, jak Ci dziękować? Przybyłam do tego kościoła, który był zawsze zamknięty, a miałam taki krzyk serca. Kościół był otwarty. Prosiłam Cię, Matko Boże, o pomoc, tak jak dzisiaj proszę. Nagle stał się cud, tak jak nie pierwszy raz. W moim życiu. I byłam w Lourdes razem z moim mężem. Rocznica ślubu, 21 lipiec pod figurą świętego Józefa. A teraz będzie 51 rocznica. 21 lipca. A zaczęło się od 13 maja 1981 roku. Kiedy prosiłam siostrę Faustynę o pomoc i do serca mi powiedział, że będę w Hamburgu na rocznicę ślubu, to miała być 9. A teraz będzie 51. W 2000 roku przybyłam do tego kościoła po naszej pielgrzymce do Lourdes. Zobaczyłam się, Matko Boże, i tak pomyślałam, Matko Boże, to było niemożliwe. Wszystko zrobiłeś możliwe. Matko Boża Nadziei. Objawiła się 3 dni przed śmiercią naszego świętego, naszego przyjaciela Hermana Cohena, syna Marii Najświętszego Sakramentu. Matko Boża z Lourdes uzdrowiła cudownie 2 grudnia w 1943 roku księdza Stanisława Czajka, biskupa Częstochowy, 28 października 1944 roku. Dzień, kiedy w Nowym Jorku spotkał się Roosevelt z Polakami, delegacją Polonii, i obiecał, że karta atlantycka jest w praktyce. Karta atlantycka podpisana w dniu likwidacji planowej Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu, była stworzona przez Andrzeja Wyszyńskiego dla powstania ONZ w Nowym Jorku. Był tam w 1947 roku wiele razy. Bo źródło jest w Moskwie, kiedy założyli Solidarność, moskiewską Solidarność, 16 czerwca 1913 roku podczas pontyfikatu polskiego papieża Piusa IX.